Samotność przywilejem królów, pokonaj własne ograniczenia. Znowu ograniczenia. O mój Boże. Ile tego jeszcze przed nami? Dzień dobry kochani, Maria Bukardi z tej strony. Bardzo miło mi powitać Was na naszym dzisiejszym spotkaniu i z głębi mojego serca podziękować za tak liczny udział na ostatniej naszej ceremonii z komentarzem o numerze 167. Dzisiaj zapraszam Was na kolejne nasze spotkanie. Jestem pewna, że będzie to dokładnie takie samo niesamowite przeżycie. To było na początku dla mnie takim troszeczkę stresującym momentem, jak przyjmiecie tę ceremonię z komentarzem, jak będzie Wam się to podobać, jak będziecie odczuwać tę energię z tej nowej świadomości, z tej nowej perspektywy, ale po tych pierwszych dwóch wiem, że był to strzał w dziesiątkę, po prostu, bo mimo tego, że już żeśmy kiedyś tę ceremonię przeżyli, to dzisiaj widzimy to zupełnie inaczej. To dzisiaj jest to dla nas, no, jak gdyby zupełnie nowe przeżycie. No i dzisiaj porozmawiamy o ceremonii o numerze 127. I najpierw przeczytam dla Ciebie temat naszego spotkania, a za chwileczkę będę omawiać, co widzę dzisiaj z naszej dzisiejszej perspektywy. Czyli, żeby tylko, ja sobie to tylko ustawię tutaj, żeby było łatwiej, bo chciałabym widzieć również kamerę i widzieć to, co będę czytać. Dobrze, już jest mniej więcej dobrze, już sekundeczkę. Dobrze, zaczynajmy. Ceremonia o numerze 127. Samotność przywilejem królów, pokonaj własne ograniczenia. Znowu ograniczenia. O mój Boże. Ile tego jeszcze przed nami? To jest ceremonia z 24 września 2020 roku. No proszę, proszę. To był rok dla nas wszystkich. Niezły. Samotność przywilejem królów, wojowników i ludzi sukcesu, którzy wyznaczyli sobie cel i go osiągnęli w krótszym lub dłuższym czasie. Od razu mój komentarz. Ostatnio mówiliśmy o świętach, które się zbliżają. No i oczywiście jest to taki moment, gdzie mamy więcej wolnego czasu. No a to może oznaczać, że będziemy bardzo, bardzo zaangażowani w różne spotkania rodzinne albo musimy dużo czasu spędzać na porządkach świątecznych, przedświątecznych i poświątecznych i tak dalej. Więc tutaj kolejna wskazówka, ważna wskazówka. Pamiętaj, święta to nie jest najważniejsza rzecz w całym roku. To jest ważne, może i piękne, ale nie najważniejsze. Jeżeli masz Twoje marzenia, Twoje pragnienia, to trzeba ten czas dobrze zaplanować. Bo bardzo łatwo można stracić cały grudzień i połowę stycznia na jakieś rzeczy, które niekoniecznie prowadzą do realizacji siebie i do realizacji Twojej misji i Twojego powołania. I teraz, co uważam za ważne? Święta to jest czas, który spędzamy z rodziną, to jest czas, który jest takim momentem wakacyjnym wręcz, można tak powiedzieć. I wtedy mamy taką tendencję, że tak, najpierw święta, potem Sylwester, potem to, potem tamto i mija bardzo cenny czas, który mogliśmy przeznaczyć na coś ważnego. Bo pamiętaj, że to jest czas 12 magicznych nocy. Więc każda noc jest odpowiedzialna za jeden miesiąc w kolejnym nowym roku. Czyli jeżeli Twoim marzeniem i Twoim pragnieniem jest bycie w centrum zainteresowania i granie pierwszych skrzypiec w jakichś tam kontaktach rodzinnych, no to oczywiście jest to Twój cel, to jest zgodne z Twoim celem. Ale jeżeli masz inne cele, to pamiętaj o tym przesłaniu, że samotność jest przywilejem królów i władców. I każdy z nas wie, kto interesuje się historią, że największy władcy, tutaj pajączek,
Pajączek tutaj chodzi, bo u nas jest teraz taki czas, że jest wszędzie pełno małych pająków. Czyli najwięksi przywódcy, którzy przewodzili wielkiej ilości ludzi, albo którzy przeszli do historii, szczególne osoby, szczególne osobowości, które naprawdę coś osiągnęły więcej niż inni, zazwyczaj były samotne albo przeznaczały sobie dużo czasu na tą samotność, na tą analizę, zastanowienie się, wyznaczenie celów, jeszcze raz myślenie o tym, kontrolowanie tego, czy jestem jeszcze na drodze do realizacji celów, czy też już gdzieś tam robię coś innego. Czyli to przesłanie, że akurat dzisiaj pojawia się ceremonia 127, musi mieć głębszy sens dla Twojego życia, jeżeli jesteś dzisiaj tutaj ze mną na tym spotkaniu. I zastanów się, jak możesz się wycofać przez ten czas 12, szczególnie przez czas 12, ale również teraz, w tym momencie, jak możesz się wycofać z tego, co wokół. I jeszcze raz zastanowić się, jakie są Twoje cele, czy idziesz w tym kierunku, czy też jest za dużo obcego wpływu. To jest takie pierwsze, najważniejsze przesłanie. Ale idziemy dalej.